Nie wierzę w żadne mistyczne prawa przyciągania pieniędzy czy inne, takie wiecie, finansowo-duchowe sekrety, o których można przeczytać w amerykańskich poradnikach. Jestem twardo, stąpającym po ziemi realistą, który stara się na chłodno kalkulować, liczyć, wyciągać racjonalne wnioski i po prostu konsekwentnie działać, żeby realizować swoje cele, swoje pasje, swoje marzenia. Ale jednocześnie nie mam żadnych wątpliwości, że nasze wewnętrzne przekonania na temat pieniędzy mają ogromny wpływ na to, czy ostatecznie będziemy mieli pieniądze, czy nie. I poruszam dzisiaj ten temat, bo od czasu do czasu na moją skrzynkę mailową wpada wiadomość z informacją, że ktoś miał przez całe życie wmawiane przez rodziców czy wychowawców, że bycie ubogim człowiekiem jest swego rodzaju cnotą, jest czymś godnym podziwu, bycie biednym a bogacenie się jest czymś złym, czymś niegodnym, zarezerwowanym dla ludzi małych, chciwych, samolubnych itd. I dzisiaj takie osoby piszą mi, że czują się winne, gdy myślą o tym, że trzeba poświęcić czas na to, żeby zadbać o własne finanse. Kiedyś napisała na przykład do mnie Anna w taki sposób, pokażę Wam tutaj fragment z jej maila. Powiem szczerze, boję się, że jeżeli będę poświęcać swój czas na zdobywanie pieniędzy, to jak inne bogate osoby stanę się skąpa i zła. No właśnie. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co właściwie myślicie o pieniądzach? Jakie są wasze poglądy na ten temat? Może powtarzacie, tak wiecie, bez zastanowienia stereotypowe powiedzonka, które nasze otoczenie wszczepia nam pod skórę od najmłodszych lat, że pieniądze szczęścia nie dają, bogaci są źli i chciwi, lepiej być dobrym niż bogatym, nie wiem, co tam jeszcze pierwszy milion trzeba ukraść i tak dalej. No nie wiem, ile jeszcze tego typu haseł upchnięto w naszych mózgach w czasie dojrzewania i w okresie edukacji. I te hasła gdzieś tam w nas głęboko tkwią. Nie wierzycie? No to rzućcie okiem na taki obrazek. Nieprzyjemna sytuacja. Stłuczka pomiędzy pięknym, czerwonym Ferrari i małym szarym Volkswagenem, wygląda mi to na golfa. Co czujesz widząc taki obrazek? Jaka jest pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy? To wina biednego kierowcy golfa, czy tego bogatego kierowca Ferrari, kierowcy Ferrari? Nic nie wiemy o tych osobach, ani o okolicznościach takiej stuczki, ale podobno większość ludzi widząc taki obrazek, patrzy na kierowcę Ferrari i myśli: "Dobrze mu tak. Jego wina". Myśli, że jak jest bogaty, to przepisy go nie obowiązują i tak dalej. Zupełnie bez sensu, prawda? Przecież nie wiemy, jakie są fakty. I takie negatywne przekonania na temat pieniędzy czy ludzi bogatych są bardzo groźne. Dlaczego? No bo to, co w życiu osiągamy, wynika z tego, co robimy, a to, co robimy, wynika z tego, co myślimy. Jeśli uważamy, że kłamstwo jest czymś złym, to nie kłamiemy. Jeśli uważamy, że kradzież jest czymś złym, to nie kradniemy. Jeśli uważamy, że pieniądze są czymś złym, to kicha, nie gromadzimy pieniędzy. Jeżeli w głębi duszy uważasz, że pieniądze są czymś złym, nieetycznym czy niemoralnym, albo że bogactwo może stanowić zagrożenie dla Twojego szczęścia, to nie będziesz w stanie zdobyć pieniędzy. To, to dlatego, że bardzo ciężko jest działać w sposób niezgodny, niespójny z własnymi przekonaniami. I aby pomóc osobom takim jak Anna w nieco lepszym skalibrowaniu myślenia o pieniądzach, postanowiłem dziś skonfrontować niektóre przekonania na temat pieniędzy z tym, jakie są fakty. I zacznijmy od takiego popularnego: Pieniądze szczęścia nie dają. Do pewnego stopnia. Zgadzam się z tym stwierdzeniem i uważam, że jeśli ktoś uzależnia swoje szczęście od posiadania pieniędzy, to szczęśliwy nigdy nie będzie. Ale zadajmy sobie inne pytanie: czy brak pieniędzy daje szczęście? To co widzicie na ekranie, to są wnioski z opublikowanej w 2010 roku analizy przeprowadzonej na Princeton University przez Noblistę Daniela Kahnemana oraz Angusa Ditona. Załącz oczywiście link do tej analizy. Natomiast płynące z niej wnioski wskazują, że do pewnego poziomu nasze poczucie szczęścia jednak rośnie wraz ze wzrostem dochodu. I ten wzrost dotyczy głównie osób mniej zarabiających. W przypadku obywateli USA kończyło się to na poziomie ówczesnych 75 tysięcy dolarów rocznie na gospodarstwo domowe. Powyżej tego poziomu nie rośnie już subiektywne poczucie szczęścia, za to nadal rośnie szeroko pojęta satysfakcja z życia. Co jednak jest jeszcze ważniejsze, Ci badacze wskazują, że niskie dochody zaostrzają emocjonalny ból związany z nieszczęściami, takimi jak rozwód, jak pogorszenie zdrowia czy samotność. I brak pieniędzy jest powiązany zarówno z niskim subiektywnym poczuciem szczęścia, jak również z niską ogólną satysfakcją z życia. Dlatego zamiast powtarzać, pieniądze szczęścia nie dają, tak sobie myślę, że hmm, może warto jednak najpierw je zdobyć i przekonać się na własnej skórze. Jeśli okaże się, że faktycznie zwiększona ilość pieniędzy w Twoim życiu pogorszy Twoje samopoczucie, zawsze możesz szybko się ich pozbyć i wrócić do punktu wyjścia. Więcej o różnych badaniach na temat pieniędzy i szczęścia oraz płynących z nich wniosków przeczytasz w tym artykule na moim blogu pod tytułem Ile kosztuje szczęście? Sprawdź czy Cię stać. Zapraszam Was serdecznie, rzućcie tam okiem i zapoznajcie się z bardzo ciekawą dyskusją, która wywiązała się pod tym artykułem. Ale przejdźmy do kolejnego przekonania do przekonania, że większość bogatych ludzi miało zdecydowanie łatwiej na starcie, bo po prostu odziedziczyli pokaźne fortuny. Czy tak jest? Hmm. Czytając raport, który widzicie teraz na ekranie, pod tytułem Ultra Wealthy Population Analysis, czyli taki po prostu raport na temat ludzi bogatych z września 2019 roku, ten raport mówi nam, że w tym czasie na świecie żyło 265 490 osób z majątkiem o wartości co najmniej 30 milionów dolarów. I w grupie tych osób takie były źródła ich majątku. Tylko 8,5% faktycznie odziedziczyło ten majątek. 23,7% to byli tacy ludzie, którzy częściowo odziedziczyli, ale wielokrotnie ten majątek pomnożyli, natomiast aż 67% to byli tak zwani self-made millionaires, czyli ludzie, którzy zaczynali od zera, którzy samodzielnie tak naprawdę doszli do, do tych swoich majątków. No i mógłbym tak dalej, pokazywać różne badania, które z racji moich zainteresowań od czasu do czasu sobie czytam. Tutaj jeszcze jedno Wam może pokażę, jak choćby takie zatytułowane Poverty Impedes Cognitive Function, czyli... Ubóstwo pomniejsza funkcje poznawcze. To jest badanie wskazujące, że obawy związane z poczuciem biedy tak mocno angażują nasze zasoby umysłowe, że pozostaje ich mniej na inne zadania. I przekładało się to na tak duży spadek funkcji poznawczych u osób badanych, który był porównywalny z funkcjonowaniem po nieprzespanej nocy. Więc no, stwierdzenie, że bogaci obsesyjnie myślą o pieniądzach, również można obalić, bo obsesyjnie o pieniądzach czy o ich braku. Myśleć muszą ci ludzie, którzy pieniędzy nie mają, i to wpędza ich w błędne koło podejmowania coraz gorszych decyzji. Ale zostawmy to i przejdźmy do kluczowej wiadomości, z którą chciałbym was dzisiaj zostawić a ta wiadomość brzmi mniej więcej tak: Jeśli zależy Ci na dobrej sytuacji finansowej, musisz pozbyć się ograniczających przekonań na temat pieniędzy. Jakiekolwiek próby bogacenia się z negatywnym nastawieniem do pieniędzy będą co najmniej tak trudne jak próba jazdy samochodem z zaciągniętym na maksa hamulcem ręcznym. Nie ma sensu się tak męczyć. I żebyśmy uniknęli jakichkolwiek wątpliwości i komentarzy w rodzaju to odcinek o potędze pozytywnego myślenia, ja nie jestem naiwny. Nie mówię tutaj, myśl pozytywnie, a będziesz bogaty. Bzdura. Bogacenie się to ciężka praca, i żeby krok po kroku się bogacić, trzeba zakasać rękawy, wziąć się do roboty i naprawdę solidnie zasuwać. To wymaga dużo wysiłku. Ja mówię tu coś zupełnie innego. Mówię, rozpraw się z negatywnym nastawieniem do pieniędzy, bo sam sobie tę sprawę dodatkowo utrudniasz. I przygotowując się do dzisiejszego odcinka, sięgnąłem do swoich własnych notatek z 2009 roku. Gdy byłem w kiepskiej sytuacji finansowej, no ale wtedy mniej więcej podjąłem decyzję, że mam dość życia w długach i chcę być finansowo wolnym człowiekiem. No, a ponieważ sam miałem wtedy przekonania, że system jest tak ustawiony, że tylko cwaniaczki i oszuści się bogacą, to zacząłem sobie wypisywać różne zdania na temat pieniędzy, a potem przerabiać je w sposób, który moim zdaniem był zgodny z rzeczywistością. I teraz Wam pokażę, jak to wyglądało. Na przykład pisałem. Czy pieniądze są złe? I odpowiedź była po przemyśleniu: nie są ani dobre, ani złe, bo to zwykły towar, który nie ma własnej moralności. To ludzie są dobrzy lub źli, a nie pieniądze. Tak jest, prawda? Inna, inny przykład. Pieniądze mnie zmienią. Trochę się bałem, że wtedy byłem takim fajnym człowiekiem, a jak będę miał pieniądze, to stanę się jakiś zły. Pieniądze tylko wypuklą twoje cechy, bo pozwolą działać na większą skalę. Jeśli jesteś oszustem, będziesz oszukiwać na większą skalę. Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, będziesz czynić dobro na większą skalę. To jest aż tak proste. Lecimy dalej. Wolę być szczęśliwy niż bogaty. No, miałem takie dylematy. Ale przecież to jest fałszywa alternatywa. Nie musisz wybierać. Możesz być i szczęśliwy, i bogaty. I pieniądze, co tu dużo kryć, zdecydowanie ułatwiają robienie rzeczy, które czynią człowieka szczęśliwszym. I tak sobie wypisywałem różne myśli, które przychodziły mi do głowy, a które mogłyby mi przeszkadzać w zrealizowaniu moich celów. To było ponad 10 lat temu, i patrząc na to z perspektywy czasu, uważam, że to przedefiniowanie własnych przekonań miało ogromny wpływ na to, z jakim zaangażowaniem działałem w ciągu kolejnych 10 lat. Być może jest wśród Was jakiś psycholog, który będzie potrafił wyjaśnić również mi, dlaczego to działa. A może jak to się nazywa od strony psychologicznej, nie wiem, jakieś warunkowanie, czy może inaczej, ale jestem przekonany, że takie podejście jest ważne i działa. I właśnie dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście przemyśleli, czy przypadkiem w Waszym podejściu do pieniędzy nie ma czegoś, co Was ogranicza, nie ma takiego ręcznego hamulca. Może, może opinia dziadka, że pieniądz to samo zło, może stwierdzenie szwagra bankruta, że tylko oszuści się bogacą, a może jakieś inne myśli, które są tym zaciągniętym ręcznym hamulcem. Zastąpcie takie przekonanie czymś bardziej konstruktywnym, bo to zdecydowanie pomaga w realizacji finansowych celów. Chciałbym wam jeszcze pokazać ważną listę. Ponieważ siłą rzeczy na tych naszych spotkaniach opowiadam o pieniądzach, o finansach, możecie odnieść wrażenie, że to właśnie one są dla mnie najważniejszą sprawą w życiu. Ale ja już dawno z ogromnej listy pomysłów na życie, celów do zrealizowania, ambicji i różnych pragnień wyłoniłem pięć podstawowych obszarów życia których pragnę osiągnąć sukces. Jak one wyglądają? Te obszary w kolejności od najważniejszego do, do najmniej ważnego są następujące. Po pierwsze, miłość rodzina i relacje, czyli szczęśliwe małżeństwo, doskonałe relacje z dziećmi, dbanie o moich przyjaciół i pomoc potrzebującym. Drugi punkt zdrowie i sprawność. To zdrowa dieta, kilka treningów w tygodniu, regularne badania lekarskie, bo na nic dadzą się inne rzeczy, no, kiedy zdrowie szwankuje. Trzeci punkt: sukces w biznesie to jest zarabianie na mojej finansowej pasji, połączenie z pomaganiem innym ludziom w pozbyciu się długów i bogaceniu się, żeby zamiast myśleć o braku pieniędzy, mogli swobodnie realizować swoje pasje i swoje marzenia. Czwarty punkt to są podróże i przygody, bo oprócz relacji z innymi, to właśnie wspomnienia wspaniałych przeżyć, które zostaną mi w głowie, są również jednym z moich celów i to wiecie, bo czasami gdzieś tam o jakichś podróżach wspominam. Nazywam to taką moją inwestycją w doświadczenia. I dopiero na piątym miejscu jest finansowa wolność, czyli wystarczający poziom dochodów z kapitału, który pozwala mi na pełną swobodę w decydowaniu, na co poświęcam swój czas. I ta kolejność, którą tu pokazałem, jest jednocześnie taką moją hierarchią wartości. W każdej z tych dziedzin staram się osiągnąć sukces, gdy jednak pojawiają się sytuacje konfliktowe, w których trzeba wybierać, co robić, no to tak, idąc od dołu, chętnie wydam pieniądze na fantastyczną przygodę lub podróż. Ale jak pójdziemy trochę wyżej, nie wyjadę w podróż, jeśli miałby na tym ucierpieć mój biznes, który tak bardzo lubię. Ale idziemy jeszcze do góry. Nie dopuszczam do takiego poziomu zapracowania się, żeby odbywało się to kosztem mojej kondycji, mojego zdrowia. Natomiast w ciemno poświęcę swoje zdrowie, a nawet życie, jeśli w ten sposób będę mógł pomóc moim najbliższym. Każdy z Was musi zdecydować, co jest. Dla niego ważne, jakie miejsce w hierarchii wartości będą miały u was pieniądze. Mogę wam tylko powiedzieć, że jestem dziś bardzo szczęśliwym człowiekiem. Zakochanym po uszy w żonie, z którą w tym roku będziemy obchodzić 16. rocznicę ślubu. Uwielbiam moje córki, 15- i 12-latkę, z którymi spędzam świadomie czas. W życiu nie byłem w lepszej formie fizycznej, a moja działalność biznesowa szybko się rozwija i robię to, co kocham. Do tego podróżuję po świecie, realizuję kolejne marzenia i... Pieniądze bardzo to wszystko ułatwiają, i właśnie dlatego staram się pomóc również Wam w wypracowaniu takiego zdrowego podejścia do pieniędzy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze, za dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle, jest, naprawdę, ten wtorek to jest taki fajny dla mnie dzień. Budzę się, przypominam sobie, że jest wtorek, i wtedy już. A, fajnie, dzisiaj spotkam się z Wami i będziemy mogli sobie porozmawiać o finansach, a przy okazji. Przeczytać na przykład taką ciekawostkę, taką perełkę, jak ta, którą dostałem od Karoliny. Cześć Marcinie. Nigdy nie borykałam się ze spiralą długów, lata mijały, moja sytuacja finansowa się polepszała, a ja dryfowałam dość spokojnie, ale w zupełnie nieznanym i nieprzemyślanym kierunku. Wtedy trafiłam na twoją książkę i blog, i niebo się rozchmurzyło, a widok wyostrzył. Jakie piękne metafory. Na przestrzeni pięciu lat zbudowałam solidną poduszkę finansową, która dała mi 500% wzrostu jakości życia, pomogła zwalczać lęk i podniosła pewność siebie. Zawzięłam się na wcześniejszą spłatę kredytu frankowego, choć wcześniej nie przyszło mi na myśl, że w ogóle tak można. I regularnie wspieram też różne inicjatywy charytatywne, to dla mnie bardzo ważne. Chwaląc się, w 2019 roku wykorzystałam limit wpłat na Ike i XZ, a 23 grudnia, 7 lat przed czasem, zleciłam dyspozycję ostatecznej spłaty kredytu hipotecznego we franku. Strzeliły korki szampana. Brawo Karolina, serdecznie gratuluję. Czuję się wolna i otwieram głowę na nowe wyzwania i pomysły na przyszłość. Podekscytowana opowiadam naokoło o nowych odkryciach w tej dziedzinie. Na przykład ja siostrze, siostra koleżanką z pracy i tak dalej. Kropla drąży skałę i malutkimi kroczkami dobra nowina dociera pod strzechy z wielkimi wyrazami szacunku, wdzięczności i sympatii. Karolina. Karolina, bardzo Ci dziękuję. To te wielkie wyrazy szacunku, wdzięczności i sympatii wędrują ode mnie do Ciebie. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci gratuluję. No i co? Pieniądze szczęścia nie dają, nie? Nie warto. Po co się starać? Zobaczcie, jak fajnie, stosując proste, oparte na zdrowym rozsądku zasady postępowania z pieniędzmi, jak fajnie można zmienić swoje życie. Czuję się wolna, otwieram głowę na nowe wyzwania i pomysły na przyszłość. I o to po prostu w tym wszystkim chodzi. Dzięki serdeczne. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Zaglądajcie na YouTube'a. tam niedługo pojawi się film, który nagrałem z miliarderem Zbigniewem Jakubasem, bo na razie jest tylko esencja z wtorku z finansami, a wkrótce będzie też cały wywiad. A póki co, do zobaczenia w najbliższy wtorek. Cześć!